Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała o pozdrowieniu Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie. Błogosławiony jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, w dzisiejszej liturgii słowa jest dużo miejsca poświęconego dla naszej parafii, dla Winnic. W psalmie responsoryjnym słyszeliśmy: Powódź Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorość, czyli winnicę, i chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorość, którą umocniłeś dla siebie. W tym fragmencie jest mowa o Bożym działaniu, o tęsknocie za tym działaniem. Psalmista woła: powódź, wejrzyj, spójrz, nawiedź, chroń to, co umocniłeś. I być może podobne uczucia rodzą się niejednym w naszym sercu w odniesieniu do naszej parafii. Też byśmy chcieli takiego Bożego działania pośród nas, takiego Bożego poruszenia, nawrócenia. Tylko czy to nawrócenie dla nas na winnicy jest potrzebne? Bo przecież ludzie na winnicy nie odwracają się od Kościoła. Wkrótce kolęda, każdy dom się otwiera, wyjątki. 5 razy w ciągu niedzieli ten Kościół wypełnia się ludźmi, którzy tu przychodzą z własnej woli. Dzieci są chrzczone, wszystkie. Jeżeli zdarzy się jakiś wyjątek, to jest to sensacja i jest to rzecz, która jest komentowana i to jest zgorszenie. Dlaczego tak? Dlaczego ktoś nie chrzci swojego dziecka? Młodzi biorą ślub. Czasami po jakimś slalomie życiowym, czasem slalomie giganci, ale ostatecznie no, stają to przed ołtarzem, ślubują sobie przed Bogiem miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Gdy umiera jakiś człowiek w jego miejscu, przychodzą do księdza i proszą o pogrzeb katolicki. Kiedy są rekolekcje, znowu wypełnia się ta świątynia ludzi, spowiednicy mają co robić. Więc czy rzeczywiście winnica potrzebuje jakiegoś nawrócenia? Czy potrzebuje takiego Bożego nawiedzenia? Oczywiście, że tak. Potrzebuje nawrócenia, począwszy od księży, a skończywszy na tych, którzy Bogu się nie naprzykrzają. Albo odwrotnie, od tych, co się nie naprzykrzają, a skończywszy na księżach. Bo tak naprawdę to nigdy nie wiemy, co w ludziach księży. Ba. Przyznaj, bracie i siostro, że tak do końca to nie wiesz, co w Tobie siedzi. Kilka lat temu mogliśmy obejrzeć w kinach albo potem na DVD film Chrystianie. Jest to film, który opowiada o tym, co działo się w Meksyku niespełna 100 lat temu, w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to w Meksyku, katolickim bardzo kraju, wybuchło prześladowanie kościoła. Kościoły zamykano, księży jednych deportowano, innych rozstrzeliwano, wszystkim zakazywano kultu, sprawowania mszy świętej, spowiadania. Wybuchło wtedy powstanie. I film opowiada o tych historycznych wydarzeniach. To nie jest jakaś wymyślona fabuła, bajka, ale to był fakt.
A w listopadzie tego roku na ekranie film wszedł inny film, Zakazany Bóg. On znowu opowiada o tym, co działo się w Hiszpanii. Trochę później, w latach 30., tuż przed II wojną światową. Opowiada o prześladowaniu kościoła w czasie wojny domowej w Hiszpanii, gdzie znowu zamykano kościoły, mordowano księży. To już jest nieodległa historia. Pewnie żyją jeszcze weterani obu stron. A film sam opowiada o księżach w klasztorze Barbastro. To byli zakonnicy, klercy. I chciano ich zmusić do tego, by porzucili habit, by porzucili wiarę, by wyparli się. I wtedy byliby żywi, darowano im życie. Nie wyparli się wiary. Wszystkich ich zamordowano. I znowu, to są fakty. To nie jest bajka. O tym, co działo się w czasie wojny, niektórzy z Was sami już pamiętają. O tym, co działo się w czasach błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pamiętam już wiele. Znowu, to są fakty, to nie są baśnie. I dlaczego odwołuję się do tych historycznych wydarzeń? Otóż dlatego, że jak to mówią, historia lubi się powtarzać. Co to znaczy? Czy w naszym kraju miały wybuchnąć prześladowania religijne? Ktoś powie, że sieje defetyzm. Może tak. A może prorokuje, wzywając wszystkich siebie do nawrócenia. Może przyjdą czasy, gdy prześladowania dotkną i nasz kraj. Zapewne będzie to trochę inaczej. Kościoły będą zamykane, burzone. Nie dlatego, że ktoś będzie walczył z religią. Nie. To będzie chodziło o to, że będą to obiekty niespełniające jakichś warunków wentylacyjno-ewakuacyjnych. I to jest niebezpieczne, żeby tyle ludzi gromadziło się w kościele. I dlatego nie będzie można wchodzić do kościoła. A jak nie będzie można wchodzić do kościoła, to po co ten kościół trzymać? Jeżeli kościoły będą, jeżeli krzyże będą obalane, figurki, to nie dlatego, że jest walka z kościołem. Znowu nie. Tylko to będzie niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Ale jak zakażą publicznych modlitw, to dlatego, że to godzi ich uczucia tych, którzy nie wierzą, albo wierzą inaczej. Kiedy na końcu będą zamykać i rozstrzeliwać księży, to już zwyczajnie, bez żadnych pseudo-usprawiedliwień. Czy to, co mówię, jest nierealne? Czy to, co mówię, to jest jedna wielka bzdura? Błogosławiony biskup Leon Bechmański w swoim testamencie napisał takie zdania. Jeżeli byś, Boże miłosierny i dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych, którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie, Boże dobry, miłosierny, całym sercem kochali. Wiecie, który to był rok? 1932. Rok później Hitler doszedł do władzy. Po 9 latach biskup Leon Bechmański już nie żył. Zamordowany, zakatowany w obozie. I możemy sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że Niemcy, naród poetów i artystów, muzyków, filozofów, teologów, naród, który wydał Goethego, Bacha, Beethovena, Kanta, że ten naród wydał na świat zbrodniarzy, następnie w demokratycznych wyborach dał im władzę, a potem ich, będących u władzy, ubóstwił. I wydawało się Wam, że to jest niemożliwe. Pewnie tak, niemożliwe. Tylko że się stało. Stało się tak, i tak się dzieje po całym świecie, bo wiara i pobożność ludzi często jest takim cienkim naskutkiem, kruchą skorupką na prawdziwej ludzkiej tożsamości.
Siostry i bracia, ludzie nie dzielą się na dobrych i na złych. Granica między dobrem a złem przebiega przez każdego z nas, przeze mnie, przez ciebie. Pewien Janin nauczał swoje wnuki i powiedział mi tak: wewnątrz mnie odbywa się walka. To straszna walka. Walczą dwa wilki. Jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę, poczucie wyższości, ego. Drugi to radość, pokój, miłość, nadzieja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, współczucie i wiara. Taka sama walka odbywa się wewnątrz was i każdej innej osoby. Dzieci myślało o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało: który wilk wygra? Ten, którego nakarmisz, odpowiedział stary Janin. Który wilk wygra? Ten, którego nakarmisz. I z tym pytaniem chcę ci teraz, bracie i siostro, zostawić. Którego wilka sobie nakarmisz? Tego dobrego czy tego złego? Będziesz karmić dobro, wygra tobie dobro. Będziesz karmić zło, wygra tobie zło. Proste, prawda? Jeszcze jedna refleksja dotycząca prześladowań. Te prześladowania wybuchną, oby nie. Ale gdy wybuchną, to myślę, że wielu z nas przeżyje podwójne zdziwienie. Pierwsze zdziwienie będzie dotyczyło tego, jak wiele autorytetów, jak wielu wielkich tego świata i Kościoła upadnie, zdradzi. Będziemy zdziwieni. On, taki wielki, a okazał się taki malutki. To jedno zdziwienie. Drugie zdziwienie będzie polegało na tym, że zobaczymy, kto staje w obronie i daje świadectwo. I tu też będziemy zaskoczeni, zdziwieni. Że jak to? Że ten mały, że ten nic nie wart, że to takie zero okazał się wierny i wielki. Zdziwimy się podwójnie. O tym, jak my się zachowamy, to nikt z nas nie wie. Wtedy poznamy tę prawdę najprawdziwszą o sobie. Powróć, Boże zastępu, wejdź z nieba, spójrz i nawiedź tę niemiłość, naszą winnicę. I chroń to, co zasadziła twoja prawica. Latorość, którą umocniłeś dla siebie.